Czy masz świadomość? Do walki z pandemiczną propagandą nie musimy wykorzystywać argumentów spiskowych. Nauka i fakty stoją po naszej stronie. Dzień dobry Państwu, z tej strony kolejny odcinek podcastu Czy masz świadomość w ramach tygodnika Spraw Obywatelskich. Przeczytałem Państwu fragment wypowiedzi pana doktora nauk medycznych Piotra Witczaka, który dzisiaj jest Państwa i moim gościem. Dzień dobry Panie Piotrze. Dzień dobry Panie Rafale, dzień dobry Państwu. Proszę powiedzieć kilka słów na wstępie o sobie. Z wykształcenia jestem biologiem medycznym. Studiowałem na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi w Zakładzie Immunologii Doświadczalnej, więc zajmowałem się ogólnie immunologią doświadczalną, immunologią komórkową. Później przeprowadziłem się w okolice Warszawy i rozpocząłem współpracę z Agencją Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. To jest taka agencja rządowa, która zajmuje się oceną technologii medycznych, które są wprowadzane na polski rynek, refundowane, no też świadczeniami. Ja specjalizowałem się w ocenie skuteczności i bezpieczeństwa leków. No i to tak bardzo skrótowo na mój temat. Ogólnie interesuję się bardzo dietetyką, no takim, no tematyką ogólnie prozdrowotną. To jest taka już moja domena, którą zajmuję się no, w tym momencie. Częściej współpracuję również z Fundacją Ordo Medicus, która też zajmuje się taką popularyzacją wiedzy medycznej, tej dosyć kontrowersyjnej, która no jest zakłużona, zaciszana, cenzurowana, którą właśnie jako fundacja próbujemy na światło dzienne no, wyciągnąć, tak żeby szeroka opinia publiczna miała informacje na ten temat. No właśnie, panie Piotrze, jakie są trzy główne mity i związane z nimi fakty dotyczące koronawirusa i tego, co się działo przez ostatnie dwa lata na świecie i w Polsce? No myślę, że warto poruszyć fundamentalny temat pandemii COVID-19 i zadać bardzo proste pytanie, czy rzeczywiście mieliśmy związek, czy rzeczywiście mieliśmy, doświadczaliśmy groźnej, wysoce śmiertelnej pandemii, której powinniśmy się bać, zamykać w domach i z trwogą myśleć o kolejnym dniu, czy przeżyjemy. Odpowiedź brzmi nie. Dlatego oczywiście dla wielu słuchaczy może się to wydawać dosyć dziwne, bo przecież ktoś tam kogoś zna, kto zmarł, albo nawet ma w swojej rodzinie osobę, która zmarła na COVID, czy z powodu COVID, czy po prostu z pozytywnym wynikiem testu COVID. No, media huczały wręcz od no, takiej sytuacji, która była przerażająca dla większości z nas, czyli mieliśmy olbrzymią ilość przypadków, były reportaże ze szpitali, pokazywano ludzi pod respiratorami, eksperci od lewa do prawa przestrzegali, no była ogólnie wielka atmosfera strachu, więc naprawdę trudno jest ludziom zrozumieć twierdzenie, które w tym momencie przedstawiam, że właściwie nie mieliśmy do czynienia z naprawdę istotną w kontekście takiego, w kontekście epidemiologicznym, stricte epidemiologicznym zjawiskiem. Więc postaram się to pokrótce wytłumaczyć. Specyfika polega na tym, że ta pandemia dotyczy objawów ze strony układu oddechowego, a więc tak zwanych objawów grypopodobnych, których co roku mieliśmy w Polsce od 4 do 5 milionów takich przypadków zachorowań grypopodobnych, gdzie tak naprawdę w ogóle się tych testów nie robiło. I teraz proszę sobie wyobrazić, że pewna grupa naukowców opracowuje test diagnostyczny, który jest co do zasady wadliwy. Wadliwość polega między innymi na tym, że ten test przeprowadza się na podstawie wymazu z nosogardzieli, czyli tak naprawdę nie pokazuje to parametrów czy sytuacji, która jest bezpośrednio w naszym organizmie, tylko właściwie na jego powierzchni, na wywrotach zakażenia.
Czyli tak naprawdę tego typu test na podstawie wymazu nosa gardzieli pokazuje głównie to, co tam na tych naszych błonach śluzowych się znajduje. To pierwsza rzecz, a oddychamy powietrzem, które ma mnóstwo patogenów, zanieczyszczeń, więc to właściwie taka próbka jest, mówiąc najogólniej, brudna i zanieczyszczona wieloma różnymi patogenami. To jest pierwsza manipulacja, czyli ten test powinien być, nie wiem, czy ten test jest całkowicie niewłaściwy, natomiast on na pewno powinien być potwierdzany przez kolejne inne testy, które już odnoszą się bezpośrednio do płynów ustrojowych czy do sytuacji klinicznej pacjenta. Kolejna rzecz, kolejna manipulacja polega na tym, że test ocenia fragment materiału genetycznego, który tak naprawdę nie jest nawet pewną, nie jest nawet patogenem w całości, tak? Jest to po prostu fragment materiału genetycznego. Poza tym ten materiał genetyczny jest namnażany, jest amplifikowany, tak żeby można było go zauważyć, więc ten test jest bardzo czuły, więc może nawet niewielkie ilość takiego materiału genetycznego określić. No i już w 2020 roku szeroka grupa naukowców, diagnostów laboratoryjnych, specjalistów epidemiologii, no, z światowej sławy uczonych wskazało liczne wady tego testu. Bardzo szczegółowe, no to dla takiego przeciętnego obywatela to trudno zrozumieć, to trzeba mieć naprawdę wiedzę. Ale tam między innymi chodzi o te startery, chodzi właśnie o to, że nie było właściwej grupy kontrolnej, więc ten test nie odróżnia nawet, nie mógł odróżnić SARS-CoV-2 od innych koronawirusów. No jest dużo, dużo tam było wątpliwości wymienionych przez tych naukowców, co oczywiście zostało przemilczane, nie podnoszono tego tematu. No i ten testem masowo testowano populację. I samo masowe testowanie rutynowe przy wejściu do szpitala, ale nawet przy wejściu do pracy, czy po prostu na skutek tej masowej histerii, że gdzieś tam komuś poleciało coś z nosa, jakiś katar i od razu leciało się na test, bo może to jest COVID-19, może moje życie zagrożone. To wygenerowało olbrzymią ilość fałszywie dodatnich wyników, o którym nauka też szeroko pisze w różnych publikacjach. No i tak w ten sposób bardzo łatwo namnożyć olbrzymią ilość tak zwanych przypadków, a to są pozytywne wyniki testu. Więc mając pozytywny wynik testu, będąc bezobjawowym, to tak naprawdę jesteśmy zdrowi. Natomiast nawet jeśli jesteśmy objawowi, mamy pozytywny wynik testu, to my nie wiemy, czy to jest SARS-CoV-2, bo tak naprawdę w wyniku wadliwości tego testu to mogą być inne patogeny. Patogenów, które powodują podobne objawy jak SARS-CoV-2, jest nawet kilkaset. Więc na tym to polega manipulacja. I większość tych przypadków, nawet zgonów COVID, które były tak powszechnie diagnozowane, to była zamiana tego, co mieliśmy co roku, czyli tych kilku milionów przypadków w dużej mierze na tak zwany COVID. Więc przepis był prosty. Wybrać chorobę zakaźną, na którą powszechnie ludzie chorują, powodowaną przez różne patogeny, opracować test, który ma swoje wady, masowo nim testować i voilà, mamy sytuację, w której rzeczywiście możemy z byle czego zrobić ogromną epidemię. No ale oczywiście pojawia się argument, ale przecież ja znam osoby, które bardzo ciężko przechodziły. To nie może być tak, że to tylko tego SARS-CoV-2 to tak, nie możemy tego tak bagatelizować. Wirus na pewno jest. Natomiast zwracam uwagę Państwa, że to była ogromna masowa histeria. Badania pokazują ogromny wpływ efektu nocebo. To znaczy, jeśli jesteśmy z każdej stacji radiowej, telewizyjnej bombardowani olbrzymią ilością negatywnych informacji o tym, że ludzie się duszą, że nie mogą złapać oddechu, że jest mnóstwo różnych powikłań, że to jest bardzo ciężka choroba, to ten efekt nocebo działa bardzo silnie. Ludzie wpadali wręcz w panikę, widząc pozytywny wynik testu, który naprawdę niewiele mógł oznaczać. Znam przypadki osób, które się duściły na skutek ataku paniki, widząc pozytywny wynik testu. Badania naukowe pokazują rzeczywiście, że dochodzi do takiej somatyzacji silnej. Więc pytanie zasadnicze, czy jeśli byśmy naprawdę nic o nie wiedzieli o tym nowym wirusie, gdyby media nie trąbiły o tym tak często i w takim radykalny sposób, gdyby eksperci tutaj nie rozsiewali strachu, to czy rzeczywiście byłaby taka silna reakcja?
I to oczywiście absolutnie nie wyklucza tego, że ten wirus był, bo on był, tylko pytanie zasadnicze, na ile był groźny. I obecnie już wiemy, że śmiertelność tego wirusa, która jest zawyżona, bo opiera się na tych fałszywych testach, to jest na poziomie 0,15%. To są oszacowania, które przeprowadził jeden z najlepszych naukowców na świecie, Anilis. Więc on nie mógł wywołać tak. A co to znaczy 0,15%, jakby pan mógł wytłumaczyć? To znaczy, że osoby, których dochodzi do kontaktu z wirusem, bo to akurat z tego, co kojarzę, Ioannidis przeprowadził te badania na podstawie pozytywnych wyników testów PCR i jeszcze zestawił to z wynikami testów serologicznych, czyli przeciwciała. Czyli po prostu to była pewność, że osoby, które miały kontakt z wirusem, czyli wytworzyły przeciwciała, nie tylko wymaz nosogardła, materiał genetyczny, ale również potwierdzenie fizjologiczne, że ten wirus był w ustroju, bo wytworzyły się przeciwciała. I biorąc pod uwagę całą grupę populacji, którą on zbadał z różnych krajów, to okazało się, że tylko 0,15% umiera osób, które mają kontakt. 0,15%. To jest w widełkach tak naprawdę grypy sezonowej, no powiedzmy w górnych widełkach, ale należy na to nałożyć korektę, czyli to, że była ogromna masowa histeria. Ludzie się po prostu bali. A na przykład CDC wykazało, że jednym z czynników ryzyka zgonu tak zwanego COVID to był niepokój, ataki paniki. No, otyłość oczywiście, cukrzyca. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, że takim ostatnim etapem kończącym nasz żywot najczęściej to jest kolaps układu odpornościowego. Czyli jak osiągamy pewien wiek, zbliżamy się do końca naszego życia, to spada na układ odpornościowy. Często podopujemy jakąś bakterię szpitalną, wirusa i po prostu umieramy, czy na zapalenie płuc, czy na sepsę. Tak kończą ludzie, najczęściej ludzie starsi, schorowani. No mamy oczywiście pogarszający się stan zdrowia cywilizacji, no bo papierosy, alkohol, niezdrowy styl życia i tak dalej, więc mnóstwo ludzi co roku zawsze umierało, zwłaszcza starszych, na infekcję układu oddechowego na skutek osłabienia odporności. To zostało bardzo dobrze wykorzystane przez, mówię wprost, projektantów tego zjawiska, bo tutaj jednak musimy mówić o dużej celowości tego, co się wydarzyło, o konkretnych celach politycznych. Więc przepis był prosty, a to, że była taka sytuacja, że karetki stały na podjazdach, rzeczywiście przy szpitalu niektóre były przepełnione, to jest dodatkowo do tego nałożono przeorganizowano ochronę zdrowia, diametralnie. Ludzi trzymano w domach i pomagano w ostatniej chwili, no bo utrzymywano wersję, że COVID się właściwie nie leczy, bo nie wiadomo jak to leczyć. Proszę brać coś przeciwzapalnego, czekać aż się pogorszy, zgłaszamy się. Pacjent powinien być zbadany, może trzeba podać antybiotyk, bo to może jest infekcja płucna, przecież to jest tylko pozytywny wynik testa, bo podobne objawy. Może trzeba podać jakieś leki przeciwzakrzepowe. Może trzeba po prostu pacjenta zbadać, może ma jeszcze inne schorzenia, które też powinny być szybko zaadresowane, więc opóźnienie dostępu do ochrony zdrowia to była główna przyczyna zgonów i to jest fakt, bo dane u doktora Sobolewskiego i oficjalne informacje z Ministerstwa Zdrowia pokazują, że przy tak olbrzymiej redukcji hospitalizacji różnych, o tych chorób takich bardzo śmiertelnych, jak właśnie udary, zawały, były bardzo mocno zredukowane. No tutaj w 2020 roku było prawie 2 miliony mniej hospitalizacji, 14 milionów mniej osobowych hospitalizacji, więc to musiało się przełożyć na olbrzymią ilość zgonów. Ja rozumiem, że hospitalizacji to znaczy, że było tyle mniej przyjęć pacjentów u lekarzy, tak? Dokładnie tak, no do hospitalizacji, do szpitala, nie o ambulatoryjnym przyjęciu, tylko właśnie do szpitala, a ambulatoryjne przyjęcia, przychodnie to samo, tutaj było, też były redukcje, to bardzo duże. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, że organizacja polega na tym, że stworzono szpitale tymczasowe covidowe, więc praktycznie większość przypadków zapaleń płuc z pozytywnym wynikiem testu, który wychodzi przecież powszechnie, bo taka jest specyfika rutynowych, masowego testowania, takim wadliwym testem, bezobjawowych wręcz też tak samo, no to te przypadki trafiały w jedno miejsce. One były po prostu skupione w jednych miejscach i to sprawiało wrażenie jakiejś hekatomby. Dlatego wielu lekarzy też to kupiło, no bo lekarze pracujący na oddziałach covidowych, widząc zwożonych pacjentów, przestraszonych, spanikowanych tą propagandą, która była w mediach,
w jedne miejsca. Często pacjentów wożono nawet kilkadziesiąt kilometrów dalej, bo był pewny wynik testu. Albo umieszczano pacjentów lekkoobjawowych z pacjentami naprawdę chorymi w jednej sali. Tamten aerozol tych patogenów spowodował, że to pacjenci się wzajemnie od siebie zarażali. Pacjenci byli traktowani jak trędowaci. No, była olbrzymia atmosfera strachu. Brakowało respiratorów pewnie w niektórych miejscach, dlatego że nagromadzili pacjentów w tych oddziałach covidowych. Obsługa zmieniała się, no, rotowała się bardzo. Tam byli często młodzi lekarze, którzy chcieli sobie dorobić. Więc tam po prostu były wielkie umieralnie momentami. I to, co Państwo musicie sobie uświadomić, że tą pandemię wygenerowała reorganizacja ochrony zdrowia i olbrzymi strach, który nam zakorzeniły media, eksperci i wzajemnie od siebie również, no bo ten strach jest zaraźliwy. Jest taka świetna publikacja naukowa właśnie o masowej histerii w dobie COVID-19, gdzie pokazują przykłady z historii, kiedy masowa histeria powodowała nawet, że ludzie doznawali nawet wysypki w wyniku reakcji somatycznej na skutek jakiegoś tam słuchowiska, w którym rzekomo się osoby zarażały, jakiś tam był wirus właśnie powodujący wysypkę. Więc naprawdę nasz mózg, nasz organizm może sobie wygenerować chorobę. Już pomijam, jak destrukcyjny na nas, na to stan psychiczny i fizyczny ma stres, który nam zaproponowali. Więc wadliwe testy, rutynowa diagnostyka tymi testami, wymiast nosa gardzieli bez potwierdzenia, czasem nawet nie potwierdzali testami, przypisywali COVID. No i właśnie ta reorganizacja ochrony zdrowia. I to jest ten przepis, który nam zaoferowali, więc nasi słuchacze muszą sobie uświadomić, tak, że to w ten sposób wyglądało. Dlatego wielu osobom jest trudno w to wierzyć, że to może być aż tak sfingowane, ale po prostu trzeba sobie te fakty połączyć. Natomiast w trakcie przesłuchań Ordo Medicus rozmawialiśmy z wieloma lekarzami i rzeczywiście pojawiały się głosy na temat takich przypadków, one były bardzo rzadkie, że trafiał pacjent, który tak naprawdę dosyć młody, jest jakiś tam chorób współistniejących, który na przykład nie obniżał saturacji, a w ogóle po nim tego nie było widać. Czuł się całkiem nieźle i później nagle dramatycznie stan tego pacjenta się pogarszał i umierał. Były to rzadkie przypadki, ale zgodnie z relacjami niektórych lekarzy, być może właśnie to był ten SARS-CoV-2. To były bardzo rzadkie przypadki, ja nawet podejrzewam, też była taka publikacja w Nature, która wskazywała, że ten wirus mógł być tak zaprojektowany, zaprogramowany, że właśnie atakował pewne profile genetyczne w sposób taki niekonwencjonalny. Tak właśnie jako straszek trochę, tak żeby jednak uwiarygodnić to, co się działo później, ale to były sporadyczne przypadki. Być może jest to tylko spekulacja, bo być może dopiero na to zaczęliśmy zwracać uwagę. Wcześniej na to nie zwracaliśmy uwagi. Więc nie tutaj bym uważał ze stwierdzeniem, że wirusa nie ma, że zostało całkowicie sfałszowane, natomiast wiemy dokładnie, jaka była śmiertelność tego wirusa i tego się trzymamy i on nie mógł spowodować takiej sytuacji. To resztę zrobiła po prostu masowa histeria i lockdowny, opóźnienia w ochronie zdrowia, reorganizacja. Czy masz świadomość? Dostarczamy Ci treści bez cenzury i bez reklam. Potrzebujemy Twojego wsparcia. Dorzuć się do mediów obywatelskich. Wpłać darowiznę. Link do wpłat znajdziesz w opisie do podcastu. Słuchaj, myśl, działaj. No dobrze, to jaki kolejny mit uważa Pan, że jest ważny, żeby go z nim się rozprawić i powiedzieć o faktach z nim związanych? Kolejny mit należałoby tutaj sięgnąć po szczepionki przeciwko COVID-19, które budzą olbrzymią ilość kontrowersji, wątpliwości. Ja absolutnie się nie dziwię, bo świat naukowy jest podzielony w tej kwestii, to bardzo mocno. Niektórzy może są zdziwieni, że świat naukowy jest podzielony, ale prawda jest taka, że informacje, że docierają do nas te informacje z mainstreamu, które ktoś chce, żeby docierały. A prawda jest, może być zupełnie w innym miejscu, albo przynajmniej po środku. I twierdzenie, że szczepionki przeciwko COVID-19 są bardzo skuteczne, na przykład w zapobieganiu zgonom COVID-19, i ogólnie korzyść tych szczepień jest wyższa niż, mówię ogólnie, nie mówię na osób starszych, nawet dla osób starszych, tutaj mam dużo wątpliwości, że w ogóle są te szczepionki, znaczy powiem wprost, moja opinia jest taka, że nie są, tak, że nie są, że korzyść nie przewyższa strat, że te straty są znacznie większe, niezależnie od wieku.
Ale mamy mnóstwo danych naukowych przecież i zaraz ktoś to podniesie, że szczepionki są bardzo wysoce skuteczne. I z czego to się bierze? Bierze się z kilku aspektów. Przede wszystkim jak patrzymy na badania producentów, to tam nie wykazano efektu ochronnego w zakresie zgonów. I COVID, zgonów COVID i zgonów z jakiejkolwiek przyczyny. Że szczepionki już tym nie chronią. A to są te najbardziej, teoretycznie najbardziej wiarygodne, czy najlepiej zaprojektowane, z randomizacją, już nie chcę wchodzić w szczegóły, ale powiedzmy w hierarchii dowodów naukowych są to najlepsze dane, jakie mamy. No ale wadą jest to, że są przez producentów przeprowadzone. A producenci wiadomo, że im zależy na tym, żeby przedstawić swój produkt w jak najlepszym świetle, zwłaszcza przy takiej presji, przy takich pieniądzach, że to są miliardy ludzi szczepionych na całym świecie. To można nawet pomnożyć sobie to przez tą cenę szczepionki przez miliardy i utrzymamy no, astronomiczną kwotę. I tam brakuje, i tutaj nie ma w ogóle dowodów na to, że mamy taką skuteczność w ochronie przed zgonami COVID czy zgonami z jakiejkolwiek przyczyny. Więc musimy się posługiwać danymi z warunków rzeczywistych, czyli po wprowadzeniu programów. No to są tak zwane badania retrospektywne, czyli patrzymy ile ludzi chorowało, czy byli szczepieni, czy nie szczepieni. Ale te wyniki badań mają poważną wadę. One tak naprawdę na przykład ukrywają kilka bardzo ważnych elementów. Przede wszystkim osoba zaszczepiona uznawana jest dopiero po 14 dniach od momentu zaszczepienia drugą dawką. Mówię to o szczepionkach dwudawkowych mRNA. A to, co się dzieje po pierwszej dawce, mija miesiąc czy 3 tygodnie do drugiej dawki, potem mija jeszcze 14 dni i dopiero mamy status osoby zaszczepionej. A w tym czasie się dzieje bardzo, bardzo dużo. I właśnie problem z tymi szczepionkami polega na tym, że one są wysoce reaktogenne, mają działanie immunosupresyjne, czyli osłabiają układ odpornościowy tuż po ich podaniu. I te dane są dostępne w publikacjach naukowych. Spada poziom limfocytów, spada poziom neutrofilów, to są komórki układu odpornościowego i w tym momencie my przez te kilka dni po szczepieniu jesteśmy bardziej podatni. I teraz jak masowo szczepimy ludzi w okresie infekcyjnym, to ta odporność spada i te osoby łapią infekcję. Wiele z nich było przypisanych do COVID, a to idzie na konto osób niezaszczepionych, bo przypomnę Państwu, że i po pierwszej dawce jesteśmy cały czas niezaszczepieni i do 14 dni po drugiej dawce jesteśmy niezaszczepieni. A mnóstwo było przypadków, i to potwierdzają badania, że był gwałtowny wzrost przypadków COVID tuż po szczepieniu u wielu ludzi. I to poszło, zasiliło konto nieszczepionych. Więc później, jak porównujemy sobie dwie grupy, to wychodzi, że szczepionki są bardzo skuteczne. A nikt nie bierze pod uwagę tego, że szczepionki osłabiły odporność i wiele przypadków właśnie trafiło. Później się okazuje właśnie, jak porównujemy w zależności od odsetka zaszczepienia w różnych krajach, porównujemy liczbę przypadków tak zwanego COVID, to wychodzi, że im więcej szczepień, tym więcej przypadków COVID. Jest zgrzyt. No jak to? Przecież badania pokazują, że to jest takie wysoce skuteczne, a później analizujemy sobie dane statystyczne i widzimy, że im więcej szczepień, tym więcej przypadków. No właśnie między innymi dlatego, że była to imunosupresja, i czyli chodzi o błędną klasyfikację, znaczy może nie błędną, bo założenie słuszne, bo szczepionka działa w pewnym czasie, prawda, ale nikt nie bierze pod uwagę, że to jest skutek uboczny szczepienia i wpływu szczepienia na układ odpornościowy. Sprytny zabieg, który sprawił, że mamy wrażenie, że te szczepionki są wysoce skuteczne. Kolejna rzecz, no to opiera się to też na takich danych rzeczywistych. Proszę sobie wyobrazić, trafia pacjent do szpitala, który ma z COVID-em, czy z pozytywnym wynikiem testu, i od razu w systemie wyskakuje lekarzowi informacja, czy nie zaszczepiony, czy nie. Jeśli jest zaszczepiony, no to traktujemy łagodnie pacjenta, albo się nim zajmujemy. Była bardzo duża agresja w stosunku do osób nieszczepionych, więc lekarze nawet chcieli pokazać tym osobom niezaszczepionym, jaka to jest głupota, bo zachorował, się nie zaszczepił. I były relacje pacjentów, jak byli traktowani w szpitalach. I teraz pytanie, na ile to zjawisko rzeczywiście przyczyniło się do cięższych przebiegów wśród osób niezaszczepionych tego COVID-19. Kolejny tak zwany bajasz i taka stronniczość tych wyników, które nam tutaj demonstrują niektóre badania, te retrospektywne, no to trafia pacjent z objawami, wyskakuje w systemie informacja, czy jest zaszczepiony, czy nie zaszczepiony. Jak to wpłynie na to, czy lekarz zleci test na COVID, czy nie zleci test na COVID. Albo na przykład jak jest niezaszczepiony, wyjdzie wynik negatywny, no to a są objawy, no to może lekarz i tak uzna, że zmarł na przykład na COVID, albo że jednak ma ten COVID i pisze ten COVID gdzieś tam w akta. Więc to naprawdę, to są te manipulacje, które mogą mieć miejsce w warunkach rzeczywistych, o których się bardzo mało mówi, o które mogą wpływać na to wrażenie, że szczepionki są takie skuteczne. Natomiast fakt jest taki, to już wiemy,
że wiele badań naukowych, znaczy ta analiza badań naukowych pokazuje, że ta szczepionka jest silnie reaktogenna, to znaczy tuż po szczepieniu bardzo dużo osób, kilkadziesiąt procent, doznaje silnej reakcji zapalnej, albo wytwarza gorączkę, bóle mięśni, stawów, pogarsza się stan. W tym czasie, jak ktoś jest słaby, to może, na przykład są starsze, może umrzeć. Rzeczywiście badanie bazy danych NOP-ów, VARES i inne pokazują, że tuż po szczepieniu jest pik właśnie tych zgłoszonych zgonów. Natomiast to idzie na konto niestety osób właśnie niezaszczepionych. I to jest ta właśnie sztuczka, którą zastosowano, żeby w dobrym świetle. Dlaczego świat naukowy to kupił? Dlatego, że większość tych danych jest sponsorowana. To jest bardzo dużo pieniędzy. Poza tym łatwiej dorobić sobie karierę naukową, zrobić na badaniach pokazujących skuteczność szczepień niż wskazujących na skutki uboczne. I tak ta nauka jest bardzo mocno skorumpowana. I w ten sposób większość danych, które do nas dochodzą, pokazują, jakie szczepionki są świetne, jak bezpieczne. Te są i tak zwane perełki, które pokazują, bo nie da się wszystkich przekupić przecież, pokazują nam przy dobrej woli redaktorów danego czasopisma. I to przeważnie są to czasopisma niszowe, bo czasopismo o wysokiej jakości, o wysokim takim indeksie oddziaływań na opinię naukową, medyczną, one tak łatwo nie przyjmują krytycznych danych, dlatego że są od razu atakowane bardzo mocno przez inną społeczność naukową sponsorowaną przez biznes, że się wycofać z tego, że wycofać tą publikację, no bo jak to, przecież my szczepimy, szczepionki są świetne, ratują życie, a my tutaj pokazujemy, że one są szkodliwe. Dlatego takie czasopisma jak Name, The Lancet, Nature, najwyższej półki, tam ta poprawność polityczna jest bardzo wysoka, a te perełki takie ostrzegające nas przed ryzykiem, najczęściej są to czasopisma niszowe. I często tego są też bagatelizowane. No ale tak to wygląda. Więc to był ten drugi mit. A trzeci? Trzeci mit to może maseczki, które też spowodowały duży antagonizm, atomizację opinii publicznej. Ci zamaskowani mieli pretensje do niezamaskowanych, wręcz ich oskarżali o mordowanie pozostałych osób, podobnie jak w przypadku zaszczepieni. I tutaj też jest takie przeświadczenie, że maseczki są skuteczne i bezpieczne. Natomiast prawda jest zgoła inna. Państwo musicie sobie uświadomić, że przed pandemią, po kilku dekadach badań nad skutecznością masek w ochronie przed infekcjami wirusowymi, wniosek był jednoznaczny. Maski są niewystarczające, jeśli chodzi o ochronę przed infekcjami wirusowymi i stanowią zagrożenie dla zdrowia, utrudniają oddychanie, powodują stany zapalne skóry. To może mieć długofalowe implikacje, zwłaszcza jak nosimy to zbyt długo, a jeszcze jak ktoś ma jakieś choroby układu oddechowego, po OHP, no to tym bardziej jest to niebezpieczne, bo ma swój wiek już. Więc konsensus był taki, że nie ma sensu. Po prostu straty noszenia masek przy tej niepewnej i wątpliwej skuteczności są zbyt duże, a poza tym logicznie ktoś stwierdził, że przecież nie da się zapewnić prawidłowego noszenia tych masek, bo te maski muszą być zmieniane. Lepiej jak najczęściej, lepiej kilka razy w ciągu dnia, w zależności od użytkowania. Muszą być bardzo dobrze dopasowane, muszą być odpowiedniej jakości, mogą być materiałowe. A im lepsza maska, tym bardziej utrudnia się oddychanie, więc to też nie jest takie proste. I wymaganie od ludzi, żeby prawidłowo nosili maseczki, żeby te maseczki rzeczywiście były higieniczne, nie dochodziło do samozanieczyszczenia, bo to też jest tam mozaika mikrobiologiczna tej masce, jeśli się nie zmieni. I w efekcie noszenie masek przez osoby nieprofesjonalne powoduje jeszcze większe zagrożenie, jeszcze większe ryzyko. I badania pokazują, na przykład jest efekt Fogena, który też wskazuje, że jak mamy utrudnione oddychanie, to nie usuwamy tego wirusa, nie wydychamy cząstek wirusowych, więc gromadzimy, kumulujemy jeszcze je bardziej. No, były też dane pokazujące, że można właśnie prowadzić sobie infekcję poprzez użytkowanie brudnej maski. Więc to są te problemy. A drugi zasadniczy, że tak naprawdę maski, zgodnie z najbardziej wiarygodnymi danymi naukowymi, tak zwanymi badaniami randomizowanymi, są w najlepszym przypadku, i to bardzo wysoce wątpliwym, minimalnie skuteczne, a najprawdopodobniej są w ogóle nieskuteczne. Bo takie są wnioski, bo mamy aż 16 badań do tej pory randomizowanych, z których 14, czyli 14 na 16 badań randomizowanych nie potwierdza tego efektu ochronnego masek. Dwa potwierdzają na niskim poziomie.
Więc przewaga jednak danych jest taka, że jednak nie, te maski są prawdopodobnie nieskuteczne, ewentualnie minimalnie skuteczne. I teraz dodajmy sobie to nieprawidłowe użytkowanie, dodajmy sobie te skutki uboczne. Przez większość czasu noszenia maski my nie zarażamy, bo jesteśmy bezobjawowi, bo już przeszliśmy tą infekcję i przez większość czasu podduszamy się w tej masce, bez, nawet przy założeniu, że byłyby skuteczne te maski, bez tego efektu ochronnego. Więc to tu już jest to założenie zbędne, a próbuje się wcisnąć, przepraszam za wrażenie, kit opinii publicznej, że to jest jak pasy bezpieczeństwa, że to jest jak zapinanie pasów bezpieczeństwa w samochodzie. No przecież pasy nie utrudniają oddychania. Już dane pokazują, że wzrasta stężenie tlenku węgla, ten powietrze, które wdychamy pod maską, one przekracza normy, które Agencje do Spraw Zdrowia wytyczały, jeśli chodzi o stężenie dwutlenku węgla. To są stany zapalne, to są duszności, zawroty głowy, oczywiście my do tego przyzwyczajamy. Osoba młoda, zdrowa sobie z tym całkiem źle poradzi, ale osoba starsza już nie. Więc od strony zdrowia publicznego to raczej jest tortura. To nie ma nic żadnego związku z poprawą stanu zdrowia populacji, wprost przeciwnie. Natomiast no, propaganda była tak silna, ludzie raczej nie analizują tego, to staje się logiczne. No, skoro zakrywam sobie usta, to się trochę tam mniej tych kropelek, tego aerozolu wydziela, a skoro się mniej wydziela, to pewnie jakiś jest ten efekt ochronny. To nie jest takie proste. To nie jest takie propaganda. Chciałaby, żeby to było takie proste, żeby ludzie właśnie to łyknęli, ale badania pokazują, że te nieszczelności są wystarczające do tego, żeby skutecznie w tych maskach zarażać, a jeszcze mają skutki uboczne. Więc to jest kolejny mit, który należy wyprostować. To panie Piotrze, co nas czeka na jesień? Część osób się zastanawia, czy będziemy mieć, że tak powiem, powtórkę z rozrywki, czy coś innego. To jest jednak wielka niewiadoma, na pewno próby będą, bo słyszeliśmy już zapowiedzi premiera Mateusza Morawieckiego, że przyjmie czwartą dawkę, że trzeba się zabezpieczyć, przygotować i tak dalej, więc na pewno będą próby odbudowy tej propagandy strachu, próba właśnie wprowadzenia różnych obostrzeń. Zawsze łatwiej jest trochę, bo będzie sytuacja trudna ekonomicznie, coraz trudniejsza jest. Ludzie są też jakby zmęczeni tym wszystkim. Więc ludzie będą chcieli wychodzić, być może wychodzić na ulicę, protestować, bo wysokie raty kredytów, ale wymyślą kolejny lockdown, wymyślą jednak kolejną strategię antykowid, która sprawi, że jednak będą ograniczenia w spotykaniu się. To jest wygodne dla władzy, więc myślę, że próby będą. Problem polega na tym, że mamy bardzo dużą ilość przybyszów z Ukrainy, którzy są jeszcze mniej skorzy do współpracy, jeśli chodzi o restrykcje i szczepienia, więc nie będzie to proste, będzie to dużo trudniejsze. Więc to może spalić na panewce. Trudno im powiedzieć. Być może albo muszą wymyślić coś nowego, czyli albo właśnie jakąś małpią mospę, coś jeszcze, coś, co przestraszy ludzi w sposób inny niż ostatnio, żeby zmotywować kolejny raz. No, ludzie też już, jakby wiele osób się troszkę obudziło już tak, nie będzie to takie proste jak wcześniej. Więc trudno mi powiedzieć, co się wydarzy na jesień. Na pewno mają trudniejsze zadanie niż rok wcześniej. A co my jako obywatele powinniśmy robić w takiej sytuacji, jak pan tutaj radził? Przede wszystkim nie bać się. To jest to w świetle tego, co powiedziałem, w świetle tego, co pokazują dane naukowe, jak stres wpływa na odporność, jak stres wpływa na naszą psychikę, jak możemy sobie somatyzować objawy. Jestem święcie przekonany, że ten stres zwiększał ryzyko ciężkiego COVID, a nawet zwiększał ryzyko zgonu COVID. I to zresztą dane naukowe pokazują. Więc przede wszystkim nie bać się. Rzeczywiście myśleć o COVID-19, tym, co nam mówią w mediach, jak o zwykłej infekcji, tą co roku mamy. I raczej brać to jako wyzwanie. Wyzwanie do tego, żeby zacząć o siebie dbać. Czyli właśnie nie unikać aktywności fizycznej, nie dać się zamykać w domach. Badania pokazują, że właśnie osoby, które były aktywne fizycznie, które jednak wychodziły na zewnątrz wbrew zaleceniom, miały mniejsze ryzyko infekcji. Więc to jest podstawa. Nie bać się, dbać o aktywność fizyczną, chociaż minimalną. Nie chodzi o ciężkie treningi, bo ciężkie treningi też z drugiej strony mogą osłabić odporność chwilowo. Jeśli damy sobie w kość, to możemy mieć spadek odporności. Więc chodzi o taką umiarkowaną, sensowną aktywność fizyczną. Dalej, oczywiście eksponowanie się na promieniowanie słoneczne, suplementacja witaminy D. Można suplementować cynk, można suplementować magnez, żeby tutaj uzupełniać tą dietę i nasze codzienne życie właśnie dodatkowe minerały, których na pewno niedobór mamy. No, chociażby powszechne picie kawy wypłukuje minerały,
Więc warto je po prostu uzupełniać, zmienić styl życia, lepiej się odżywiać, przestać używek, bo palenie, otyłość też są czynniki ryzyka cięższego przebiegu chorób, infekcji. Więc to każdy z nas jest kowalem własnego losu i można to wpłynąć. Więc to do tego zachęcam. No dobrze, i ostatnie pytanie, gdyby pan został dzisiaj ministrem zdrowia, to jakie decyzje by pan by podjął? Co Ministerstwo Zdrowia pod pana przywództwem by robiło? Przede wszystkim już na tyle dużo wiemy o tej chorobie, o SARS-CoV-2, o tym, co się wydarzyło. Mamy dane na temat lockdownów, tych strategii antycovid. Wiemy naprawdę bardzo, bardzo dużo. I tak jak pan przedstawił ten cytat, mój cytat na początku naszej rozmowy, to właśnie o to chodzi, że nauka jest po stronie osób, które mają wątpliwości, są sceptyczni. A nawet to, że twierdzą, że to wszystko było bardzo rozmuchane w celach politycznych, komercyjno-politycznych. No, olbrzymie pieniądze zarobione na testach, maskach, szczepionkach, na dodatkach covidowych. No, to był wielki biznes. Nie trzeba wierzyć w teorie spiskowe o depopulacji, ażeby gdzieś tam zaakceptować fakt, że to było rozmuchane w celach stricte finansowych. Więc to ta świadomość musi być i ponieważ mamy dane naukowe, to te dane naukowe jako minister zdrowia na pewno bym zebrał w jakimś dużym opracowaniu, tak żeby po prostu te osoby, które dziś nie są przekonane czy bardzo przestraszone w dalszym ciągu, żeby miały dostęp do tego. Do tego można by zaangażować oczywiście grupę niezależnych, powtarzam, niezależnych naukowców, którzy są czyści jak łza, to znaczy nie mieli wcześniej kontaktów z przemysłem farmaceutycznym, a wiemy, że i Horban, i profesor Flisiak, czy inni tutaj ci medialni eksperci, albo z Rady Medycznej, oni są wszyscy utopieni w konfliktach interesu współpracujący z biznesem. I bardzo często tak jest, to są tak zwani key opinion leaders, czyli kluczowi oni mają są kluczowi względem opinii medycznych dla populacji i to są tak zwani czempioni produktu, czyli oni po prostu są często wyłapywani przez biznes, przez biznes, farmakobiznes w celu promocji konkretnych produktów i mogą być wyłapywani w kierunku promocji jakichś tam strategii antykowych, które są też przecież elementem zysku. Więc można powołać pana jakichś ekspertów, zrobić takie opracowanie, żeby po prostu to było transparentne, chociaż już tyle wiemy, że po prostu powinniśmy traktować tą infekcję, tą czy COVID-19 jako typową infekcję sezonową, zaprzestać masowej, rutynowej diagnostyki, a jak już robimy to PCR-em, to potwierdzać to jeszcze innymi testami. Więc to nie pokazywać ludziom tych statystyk, ile tych zakażeń jest, bo to generuje niepotrzebny strach i fobię. Więc to należałoby zrobić. Oczywiście promować postawy prozdrowotne, co teraz nieśmiało rząd zaczął robić, chociaż konkretów nie znam, ale jest ten program pod patronatem prezydenta Dudy, który ma właśnie zwiększać profilaktykę, ale przede wszystkim chodzi właśnie o promocję aktywności fizycznej, suplementacji, zdrowego odżywiania, unikania używek i tak dalej, i tak dalej. Na tym się należy skupić. To powinno być zawsze. Przed każdym sezonem infekcyjnym powinniśmy przypominać ludziom o tym, żeby po prostu zaczęli o siebie dbać. No właśnie, dopóki pan nie zostanie ministrem zdrowia, to ja słuchaczy odsyłam do profilu na Twitterze naszego gościa, na którym to profilu no bardzo dużo ciekawych, podbudowanych naukowymi badaniami, argumentami, informacji. Bardzo do tego zachęcam. A dzisiaj już właściwie kończymy. Panie Piotrze, bardzo dziękuję za rozmowę. Również dziękuję. Niestety na Facebooku mnie nie ma, dlatego że zostałem ocenzurowany, moje konto zostało zawieszone na skutek mojej działalności antysystemowej, informowania o publikacjach naukowych, które nie szły w tym samym kierunku, co opinie mainstreamu, ale na Twitterze funkcjonuje, na razie mnie nie blokują, więc zapraszam serdecznie. Tak, ja też duży szacunek dla pana odwagi, no i postawienia się, bo to dzisiaj w Polsce nie jest prostą sprawą mówić to, o czym pan mówi od 2 lat. A z państwem żegna się Rafał Górski, kolejny odcinek podcastu Czy masz świadomość w ramach tygodnika spraw obywatelskich już za tydzień we wtorek. Do usłyszenia. Dziękuję panu, bardzo dziękuję państwu. Pozdrawiam.
Dziękujemy za uwagę i do usłyszenia w następnej audycji Czy masz świadomość? Wszystkich naszych podcastów możesz słuchać na portalu instytutsprawobywatelskich.pl oraz na kanałach Instytutu Spraw Obywatelskich w serwisach YouTube i Spotify. Słuchaj, myśl, działaj!